Jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na terenie powiatu płockiego już za chwilę stanie się rondem. Skrzyżowanie w Białej. Prace są na takim etapie, że za chwileczkę wkroczą w ten etap, gdzie kierowcy nie będą mogli już przejechać, ale to bardzo dobra wiadomość mimo wszystko dla kierowców. O to zabiegał Pan bardzo długo, aby ta inwestycja została zrealizowana. Tak, na wniosek mieszkańców. Ja zabiegałem kilka lat o to rozwiązanie ronda, bo tu dochodziło często do bardzo poważnych, groźnych, śmiertelnych wypadków. Udało się nam zbilansować środki, udało nam się wprowadzić to do planu powiatu i w tej chwili jest zaawansowana inwestycja bardzo daleko. Jak Państwo widzą, w tej chwili już trwają roboty ziemne. Będzie trzeba jeszcze dużo tu popracować, dużo takich utrudnień znieść, ale wiadomo, że nic się nie rodzi gładko i w tej chwili po prostu będziemy musieli od 20 marca zamknąć to skrzyżowanie z tego względu, że obok tego ronda idą gazociągi i trzeba zrobić obudowy tych gazociągów, więc wykonawca twierdzi, że nie uda mu się w inny sposób tego wykonać. Będzie trzeba zamknąć. Zrobimy objazdy, zrobimy ruch zastępczy. Z wójtem gminy żeśmy pewne ustalenia robili, bo była rada techniczna w poniedziałek. I poradziliśmy sobie z wieloma problemami już w tej gminie i w powiecie, także myślę, że z tym sobie też poradzimy. Jednak chciałbym, żeby mieszkańcy też rozumieli naszą sytuację, że pocierpimy kilka miesięcy, ale później będzie piękne rozwiązanie i bezpieczne rozwiązanie drogowe, gdzie dla Białej to będzie piękna sprawa. W tym momencie chyba też ważny apel do kierowców, żeby zwracali uwagę na znaki, jak przygotujecie objazdy, żeby tutaj nie kierowali się w stronę tego przebudowywanego skrzyżowania, tylko wybierali drogi przeznaczone do tego, aby objechać ten kawałek. Tak jak Pan wspomniał, ta sytuacja potrwa zaledwie kilka miesięcy. Tak. Objazdy są zrobione w ten sposób, że przez osiedle w kierunku Srebrny będzie można przejechać samochodami do 8 ton i prawdopodobnie Bankowo w kierunku Dragania też samochody osobowe. Natomiast ciężarowe muszą troszkę nadrobić, bo jest droga wojewódzka 559, którą trzeba wykorzystać. Tak samo wszystkie transporty do Orlenu powinny się kierować na drogę 559 i później dopiero ulicą przy Petrochemii dojeżdżać tutaj. Jest to kilka miesięcy, ale to nie jest aż tak daleko, żeby to było takie wielkie utrudnienie. Mamy drugą drogę powiatową przez Ogorzelice-Proboszczewice w kierunku Płocka, więc z tamtego kierunku też będzie można się nawiązać i rozwiązanie jest. Ja pamiętam, jak budowaliśmy w pierwszej kadencji powiatu Most z Białej i też był zamknięty przejazd kilka miesięcy. Ludzie z cierpliwością to wytrzymali, ale później mamy do tej pory bardzo dobry most i satysfakcję z tego, że nie wylatują deski na moście, tylko mamy piękny most zrobiony. No właśnie, jesteśmy tutaj zaledwie kilka minut, ruch jest bardzo duży, a kiedy powstanie tutaj rondo, to będzie zdecydowanie bezpieczniej, prawda? Bo to jest chyba jedno z najlepszych rozwiązań, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Tak, rondo jest sprawdzonym rozwiązaniem technicznym i myślę, że to rozwiąże sprawę, bo przy rondzie musi każdy samochód zwolnić. Nie da się przejechać przez rondo na wprost, chociaż niektórzy tacy są, ale to już patologia. Natomiast nie da się bez zwolnienia przejechać, a spowolnienie ruchu powoduje to, że jest czas na reakcję. Czyli chwila cierpliwości, kilka miesięcy niedogodności dla kierowców i za chwilę będzie tutaj piękna nowa droga, bo to nie tylko rondo, będzie dodatkowo ścieżka dla pieszych, prawda? Będą tutaj też nowy asfalt wylany, czyli ta jakość też się tutaj poprawi. W ogóle oprócz ronda będą chodniki w kierunku sióstr Matki Miłosierdzia w Białej, gdzie zawsze był problem, ponieważ zakonnice, siostry tam chodziły i bardzo zwracały na to
uwagę, że na ciemno ubrane były i w nocy było bardzo niebezpiecznie. Miały tam przedszkole, tam w tej chwili mają ludzi z Ukrainy, więc ten ruch jest, więc to rozwiązanie tam pomoże. I tak samo w kierunku Mostów Białej do kościoła będzie piękna ścieżka rowerowa z chodnikiem, więc to rozwiązanie nie dość, że jest bardzo technicznie dobre, to jeszcze wizerunkowo bardzo dobre rozwiązanie. Większość ludzi, większość mieszkańców, z którymi rozmawiam, się cieszy z tego. No oczywiście jakieś wyjątki są niezadowolone, ale no takie jest życie. Trzeba po prostu iść na pewne kompromisy, żeby rozwijać świat, żeby tworzyć postęp i żeby tworzyć świat piękniejszy.